Na kanale Inwigilator robiłem podobny odcinek, w którym poruszałem temat m.in. smoków i gryfów oraz postaci z serii Wiedźmin. Opowiadałem skąd autorzy fantastyki czerpali inspirację do tworzenia danych stworzeń. Dziś kolejna dziesiątka takich istot. Smok. Smok na miejscu dziesiątym, ponieważ szczegółowo omawiałem jego temat na kanale Inwigilator. Tam Was zapraszam, a tutaj trochę opowiem ogólnie. O smokach mówi się tak naprawdę we wszystkich mitologiach świata, a najbardziej powinno Was zainteresować to, że zarówno Grecy, Rzymianie, Egipcjanie, jak i Żydzi opisują bardzo poważnie latające węże żyjące na pustyni, do złudzenia przypominające smoki, a nawet naukowcy starożytni zajmowali się ich badaniem. Na Inwigilatorze więcej szczegółów, więc zapraszam. Kiki Mora, stworzenie znajome z Wiedźmina, prawda? W książce Ostatnie Życzenie możemy przeczytać, i było coś, co żyło tylko po to, by zabijać. Z głodu, dla przyjemności, powodowane czyjąś chorobliwą wolą, z innych przyczyn. Kiki Mora. W rzeczywistości, w wierzeniach słowiańskich, jest to szkodliwy duch domowy. Uważa się, że niekiedy jest to po prostu żona domownika. Przybierała postać maleńkiej kobiety, choć potrafiła także stać się niewidzialna. Była wroga wobec mężczyzn, po nocach budziła niemowlęta, plątała przędzę. Czasami szkodziła także zwierzętom domowym, zwłaszcza zaś kurom. Sama jednak bardzo chętnie przędła i dziergała koronki, przy czym furgot jej wrzeciona uznawano za zły znak. Także taki him oraz Wiedźmina to zupełnie jakaś fantazja i w żaden sposób nie dotyczy mitologii słowiańskiej. Gul w Wiedźminie to stwór żywiący się ciałami zmarłych. Pożera trupy już na zajutrz po pogrzebie. Czasami także atakuje żywych, swoje ofiary rozszarpuje. Jest wrażliwy na srebro, ostre światło oraz ogień. Naprawdę to w wierzeniach przedmuzumańskich Arabii. Zły duch pustynny, pojawiający się także w innych odosobnionych miejscach, na przykład na cmentarzach. Demon zwykle rodzaju żeńskiego, wywodzący się z arabskiego folkloru. Gule zwabiały, napadały i zabijały podróżnych. Zwykle potem pożerały swoje ofiary oraz Okradały groby z umarłych w następstwie tego słowo. Gul odnosi się do osób okradających groby. Pojawiały się pod postacią zwierząt, głównie hien, potworów lub wiedźm. W islamie zliczano je do kategorii dżinów. Jak wiemy, islam to odłam chrześcijaństwa. Ta religia zbudowana jest na tej samej historii, ma taką samą podstawę. Bóg, diabeł, demony i anioły. Według tradycji arabskiej góle powstały z aniołów, które zbuntowały się przeciwko Bogu i zostały za karę porażone spadającymi gwiazdami. Część potypionych aniołów spłonęła, część padła do wody i zmieniła się w krokodyle. Te, które trafiły na ląd, stały się właśnie gulami. Według innych wierzeń, góle powstały ze związku szatana z kobietą stworzoną z ognia. Rusałka. Stwór pojawiający się tak naprawdę w wielu różnych tworach fantazy, m.in. w opowieściach z narni. Rusałka to w mitologii słowiańskiej demoniczna istota zamieszkująca lasy, pola i zbiorniki wodne. Rusałki zwane były też boginkami, ukazywały się zazwyczaj jako piękne nagie dziewczyny z rozpuszczonymi zielonymi włosami, rzadziej jako stare i odrażające kobiety. Rusałkami stawały się panny, które zmarły przed zamąż pójściem. Rusałki pojawiały się w czasie nowiu i wabiły do siebie młodzieńców, których zabijały. Poprzez łaskotanie lub opętańczy taniec. Termin rusałka pochodzi od łacińskiego Rosalia, czyli święto róż. Poprzez Bałkany dotarły na róś. W Polsce występowała jedynie jako termin książkowy, zaś rodzime demony tego typu nazywano boginkami. Na Rusi w okolicach Zielonych Świątek obchodzono Rusałczy Tydzień, podczas którego składano rusałką w ofierze chleb i urządzano uczty. Krasnolud widywany w Wiedźminie, Władcy Pierścieni, opowieściach z Narnię, właściwie wszędzie. Istoty z mitologii nordyckiej i germańskiej obecne później także w folklorze niemieckim i skandynawskim. Wojciech Górczyk zauważa również, że do XIII wieku żadne źródła nie podają, aby dwerg był niższy od człowieka. Dopiero po pojawieniu się religii chrześcijańskiej na północy, uczyniono je mniejszymi, a skąd słowo krasnolud, bo to ciekawe. Zorowane na istotnych z nordyckich mitów krasnoludy, Pierwsze wprowadził do literatury fantazy Tolkien i używał właśnie słowa dwerg, czyli tego z Norwegii. Było to słowo nieprzetłumaczone tak naprawdę na język polski, a dwerg, powiedzmy, brzmiał słabo. Tak przynajmniej stwierdziła Maria Skibniewska, która tłumaczyła jako pierwsza władcę pierścieni. Stwierdziła, że były to istoty małe, więc będzie odpowiednie słowo krasnoludek. Jednakże krasnoludki były małe i słabe, a te stworzenia były większe od krasnoludków i potężniejsze. więc grubiła słowo krasnoludek. Tak i tak w języku polskim pojawiło się określenie Krasnolud. Goblin. Stwór z Władcy Pierścieni, Gothica, The Elder Scrolls, Warcraft, Harry Pottera, światodysku i wielu, wielu innych dzieł. Jest to fantastyczne stworzenie wywodzące się z brytyjskich baśni i legend. Jest tam przedstawione jako istota zła lub jedynie złośliwa, zazwyczaj brzydka i groteskowa. Po raz pierwszy do fantastyki zaadaptował je Tolkien w Hobbit, czyli tam z powrotem i Władca Pierścieni. Słowo goblin używane jest jako synonim słowa ork. Choć w ekranizacji Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona gobliny i orkowie to spokrewnione ze sobą, ale różne stworzenia. Na czym byli ci orkowie? Ork. I tu się zdziwicie borkowie bo orkowie obecni w wielu grach, książkach czy filmach nie pochodzą z mitologii. Stworzył je Tolkien. W świecie tolkienowskim orkowie to jedna z ras zamieszkujących śródziemie, wywodząca się z elfów, schwytanych przez Morgota i wyhodowana za pomocą powolnych tortur. Morgot uczynił ich swoimi niewolnikami, odtąd orkowie toczyli zażarte boje z ludźmi, krasnoludami i elfami. Ork przed Tolkienem? To było właściwie tylko słowo z Łaciny oznaczające demona lub istotę ze świata podziemnego. Orkus z mitologii rzymskiej był określeniem krainy umarłych, odpowiednikiem greckiego hadesu, czyli głębokich podziemnych pieczar w niedostępnych górach. Tolkien znał wiele języków i lubił się nimi bawić, stąd właśnie taka nazwa. Troll, przypominający wyglądem człowieka, stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzących się z mitologii nordyckiej. Wierzono, że trole różniły się między sobą zarówno wyglądem, jak i charakterem. Najczęściej miały to być stworzenia bardzo stare, brzydkie, złośliwe i mało inteligentne. Można było wśród nich znaleźć dużego wzrostu osobniki, jak i niewielkie skrzaty czy karły. Niektóre większe trole są porośnięte lasami. Po raz pierwszy na kartach książek trole pojawiły się w wadzie Snorri Sturlos na około 1220 roku. Autor opisuje tam wielogłowego olbrzymiego potwora. O trolach wspomina też w XVII wieku norweski, ale tworzący w języku duńskim pisarz Ludwig Holdberg. Warg, istota fantastyczna, przypominająca wilka, lecz większa, bardziej drapieżna, inteligentniejsza, a czasem obdarzona świadomością. Słowa warg używano w języku staronordyjskim jako eufemizmu dla wilk. We współczesnym języku szwedzkim oznacza ono po prostu wilka. W języku staroangielskim słowo warg oznacza duży wilk. W mitologii nordyckiej wargami nazywano demoniczne wilki: Fernira, Skola i Hati. Motyw wargu wykorzystywała literatura fantazy. Spopularyzował je zwłaszcza Tolkien. W swoich książkach o ziemiu. Elf. Stworzenie rodem z mitologii germańskiej, wykorzystywane w licznych książkach, filmach i grach w konwencji fantazy. Z początku elfy były pomniejszymi bożkami natury i płodności, później były przedstawiane jako chochliki lub duszki leśne bądź wodne. W folklorze przedstawione są jako małe, wyglądające młodzieńczo ludziki wielkiej piękności żyjące w lasach. Źródłach, studniach, a nawet pod ziemią wierzono, że są długowieczne. Jeśli nie, nieśmiertelne i posiadają różnorakie magiczne moce. Spotkać je można w mitach germańskich, nordyckich czy irlandzkich. No dobrze, ale zawsze to były małe stworzenia. Skąd się wzięły te dostojne elfy, eleganckie i potężne? Po raz pierwszy pojawiły się w twórczości. Tolkiena oczywiście. Od tamtej pory stanowią jedną z najważniejszych razy większości światów fantazy. Drodzy Państwo, światy fantazy, jakie znamy dziś, pochodzą od Tolkiena i ciężko zrobić coś, co będzie całkowicie odcięte od tworów mistrza. Taka jest prawda. Stąd na przykład twierdzenia Sapkowskiego, że mitologia Tolkiena, czy jego książki są słabe, jest po prostu bez sensu, bo sam Sapkowski nawet nieświadomie stworzył swój świat na podstawie, którą już stworzył Tolkien. Dzięki za obejrzenie do końca Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Zapraszam was na kanał Inwigilator, gdzie tak jak wspomniałem na początku, poruszałem temat różnych stworzeń, zarówno tych z Wiedźmina, jak i z innych mitologii, dzieł fantazy, czy też podań. Również zapraszam was na Światową Historię, która chwilowo jest zawieszona, dzięki kochanemu YouTubeowi, ale mam nadzieję, że lada moment ruszy, ponieważ tam również chciałbym poruszyć temat mitycznych stworzeń, bo tak naprawdę myślę, że warto wiedzieć, skąd, jak jakie stworzenia się wzięły, no a nie zawsze to wiemy, tak czasami wydaje nam się, że to po prostu jakieś wytwory wyobrażeń różnych autorów, a bardzo często to tak naprawdę legendarne stworzenia, czy to słowiańskie, czy nordyckie.